Nazywam się Ben, jestem w podróży. Odkąd sięgam pamięcią, noszę ten ciężar i łańcuch na sobie. Nie wiem, kto mi to zrobił, kiedy ani jak. Wiem tylko, że nie mam zamiaru dłużej z tym żyć. Zmierzam się od tego uwolnić. Hej, wszystko z tobą w porządku? Zabrać cię do szpitala? Nie, wszystko dobrze, dzięki. Masz, wyglądasz jakbyś nie jadł od miesięcy. Nie jestem głodny. Coś cię gnębi? Nie wiem. Chyba te łańcuchy i wór na plecach. No tak, rozumiem. Wybacz. Tak? Nagrałem ci wiadomość. Już jest? Ja się zmywam. Słuchaj, mały. Cokolwiek ci jest, pracuj nad tym, a będzie dobrze. Ale widzę przecież, że ty także nosisz ciężar. Nie wiem, o czym gadasz. Nie noszę żadnych ciężarów. Przecież widzę. I łańcuchy tak samo. Wiesz, nie będę się z tobą kłócił. Nie mam czasu. Spadam. Niesamowite, jeszcze przed chwilą nie widziałam jego ciężarów i łańcuchów. Czy on nie wie, że ma problem, czy tylko udaje? Co by nie było, ja muszę iść dalej. Słyszałam o ludziach, którzy osiągnęli wolność przez medytację. Ja też spróbuję. Może mi się uda. Kimkolwiek jesteś, siadaj. Mój mały przyjacielu, czy widzisz drzwi? Jakie drzwi? Drzwi do wewnętrznego spokoju, do nieskończonej wiedzy? Nie, nie widzę. No to medytuj dalej, wtedy zobaczysz. Porażka, katastrofa, co z nim zrobimy? Nic nie możemy dla niego zrobić. Nie, to jednak nie działa. Zwijam się stąd. Zawiodłem się. Czy ja się kiedyś uwolnił? Dacie wiarę, nawet mnisi noszą ciężary. Nie zauważyłem ich wcześniej. Przepraszam. Czego? Mogę o coś spytać? Tak. Masz ten wór na plecach i te łańcuchy, tak jak ja. Próbowałeś się kiedyś, no wiesz, oswobodzić? Tak, raz próbowałem. I co, nie udało się? Pozbyłem się łańcucha na tydzień, ale wór pozostał. Jak ci się udało? Jak pozbyłeś się łańcuchów? Nie wiem, po prostu je rzuciłem. To co, po tygodniu same wskoczyły z powrotem? Gdzie tam? Sam się w nie zakułem. Że jak? Włożyłem je na powrót, bo było mi ciężko. Bo ci ciężko było bez łańcucha? Czułem, że nie mogę bez niego zajarać, ani oglądać świństw. Nawet zdrowo kląć było ciężko. Bez łańcucha po prostu się nie da.
Nie, ja tego nie ogarniam. Wystarczy o tym nie myśleć. Jak zaczynasz rozmyślać o ciężarach i łańcuchach, to zaczynają ci ciążyć. Hej, ziom. Tak? To ja pomykam. Na razie. Tyle pytań mi się w głowie telepie. Jak można nie wiedzieć, że ma się wór na plecach? Jak można być zakutym w łańcuchy i być pomimo tego zadowolonym? No i nikt nie ma pojęcia, jak się uwolnić. Poddaję się. Cześć. Cześć. Przepraszam. Za co? No, ławkę ci zająłem. Nie, ja tu nie sypiam. To nie moja ławka. Aha, to spokojnie. Sam tu jesteś? Hej, ty nie nosisz ciężarów? Kiedyś nosiłem. Łańcuchy też. Jak się ich pozbyłeś? Najpierw coś ci opowiem, a potem odpowiem na to pytanie. Zgoda. Ciężar, który nosisz, to twój grzech, czyli złe rzeczy, które zrobiłem. To coś więcej. Grzechem jest każde nieposłuszeństwo względem Boga. Więc łańcuchy to też grzechy. Tak, ale w głębszym sensie. To symbol grzesznych nawyków i uzależnień. Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Ja noszę ciężar i łańcuchy. To dobrze, jeśli je widzisz. A no właśnie, dlaczego niektórzy nie widzą swoich ciężarów i łańcuchów? Bo myślą, że są dobrymi ludźmi i nie chcą uznać, że są winni grzechu. Nie wiem, o czym gadasz. Nie noszę żadnych ciężarów. Aha, to wiele wyjaśnia. To dlatego na początku sam ich nie widziałem. Tak, inni próbują swoje grzechy ukryć i dlatego nie widać ich od razu. Mogę zadać jeszcze jedno pytanie? Jasne. Poznałem gościa, który czuł się bardzo wygodnie pomimo ciężarów i łańcuchów. Jak to możliwe? Niektórzy ludzie pokochali grzech oraz swoje uzależnienia. Takie życie im odpowiada. Mi jest z tym ciężko. W takim razie jesteś gotowy, by się uwolnić, ale jak? Odwracając się od grzechu, pokutując i wierząc w Jezusa Chrystusa. Pokutować, a co to znaczy? To znaczy żałować swoich grzechów i porzucić je, idąc za Jezusem. Dlaczego za Jezusem? Ponieważ Jezus, Syn Boży, wziął ciężar twojego grzechu na siebie i umarł na krzyżu, żebyś ty mógł być wolny. Czy to dlatego ty nie masz ciężaru ani łańcuchów? Pokutowałeś? Tak, on zabrał mój ciężar i dał mi nowe serce, przemienił mnie. Nie mogę już nosić ciężaru ani łańcuchów, one już nie są częścią mnie. Chciałbym pójść za Jezusem. Jesteś tego pewny? Bardziej niż czegokolwiek. Zaprowadzę cię. Znalazłem wolność w Chrystusie, moje łańcuchy opadły, już nie żyję w niewoli grzechu. Otrzymałem nowe życie, zostałem odkupiony. Oto najszczęśliwszy dzień mojego życia. Dla Jezusa i wszystkich, za których umarł.